Ja chciałem złożyć świadectwo. Miesiąc temu na ewangelizacji modliłem się o człowieka, który podszedł i zaczął w ogóle mówić, co to za sekta i tak dalej. Zacząłem z nim rozmawiać, tłumaczyłem mu, że to nie jest sekta, Kościół Mocy. I poprowadziłem go do Jezusa po krótkiej rozmowie. I w tej rozmowie w ogóle mówię do niego, czy coś się w twoim życiu teraz dzieje. On mówi, że właśnie wraca od lekarza i ma pęknięty dysk 11 w kręgosłupie i że czuje ból. No i zacząłem się modlić. Mówię, że teraz w imieniu Jezusa masz nowy dysk. I mówię, jak pójdziesz do lekarza, mówię, kiedy masz wizytę. On mówi, że 18. Mówię, pójdziesz tam i będziesz miał na to papier, że masz nowy dysk. No i 18 on tam był, mi to wyleciało z głowy, żeby do niego zadzwonić. No i przedwczoraj tak dwa dni z tym chodziłem, żeby do niego zadzwonić i wczoraj do niego zadzwoniłem. I mówię, jak to u ciebie, Paweł? Nawet miałem go zapisane w telefonie, Paweł, dysk 11. A on mówi, w porządku, mówi, to ty jesteś tym człowiekiem, co tam się o mnie modliłeś. Ja mówię, tak. I mówię, jak twoje plecy? On mówi, nie ma pęknięcia. W ogóle. I ja mówię, wiesz, co to zrobił? On mówi, tak, Jezus to zrobił. No i takie świadectwo w ogóle, nie? Nowego dysku.